W dzisiejszym odcinku wraz z Veną będziemy testować dynamity, które mają bardzo ciekawe właściwości i będzie to nasz pierwszy odcinek w Minecraft. I jako pierwszy dynamit będzie po prostu taki zwykły, najprostszy, a później z biegiem tutaj będą coraz fajniejsze, także oglądajcie odcinek do końca. I Rafał, uwaga, 3, 2, 1. No to po prostu taki... Szału nie ma, co? Szału nie ma. Kolejny dynamit jest to dynamit razy 5, więc dajemy sobie go tutaj. I Ewela, może rzucę w ciebie, tobie się nic nie stanie. Słuchajcie, ja przypominam, że jest to nasz pierwszy odcinek z Minecrafta i możecie nam pomagać w komentarzach, jeśli tylko chcecie. No tak wygląda razy 5. Fajnie, fajnie, jest na pewno dużo silniejszy. Lecimy z następnym dynamitem. Następny dynamit już jest razy 20 i jest to taki tutaj zielony, także sprawdzimy, jak on wygląda. I z Rafał tam do dziurki. Wow! Robi ci basen, popatrz. I kurczaczka dodatkowo na obiad. Kolejny dynamit jest razy 100 i ja szczerze wam powiem, że zastanawiam się, czy mój komputer mi wytrzyma. Zrespimy sobie tutaj trochę creeperów, proszę bardzo, i walniemy w tym dynamitem. Boom! Wow! I to jest ale kozak! Ej, to już jest, to robi wrażenie. Ja bym powiedziała, że to robi już wrażenie. Czyli teraz ja do czarnego razy 500! Ej, to będzie kozackie. Dobra, uwaga. Zobaczmy, jak to wygląda. Boję się. No patrz na te moje dziury, jakie są teraz małe w porównaniu do tego, co ty zrobiłaś. Ej, tutaj mam taką tom. Gdzie ta farma? Tu jest taka farma i gościu. Dawaj, spróbuję ją rozwalić. Uwaga. Wow! Ej, to już jest XD. Następny dynamit, jaki mamy, jest to ognisty dynamit, czyli on prawdopodobnie podpala po prostu. Dobrze by było też jakiegoś moba sobie tutaj walnąć. Dajmy sobie, czekajcie, o. Rzuć na wodę, spróbuj na wodę też. Ej, papuszki, aż mi ich żal. Bum! Spłonęły papugi. Rzuć na wodę, Ewela mówiła. No, z wodą się nic nie dzieje. Ej, tak szczerze to taki sen. Myślałam, że będzie dużo bardziej mi się podoba ten razy 500 niż ten. Daję ocenę takie 2 na 10. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, więc... Ej, patrzcie się na to. Ha, Rafał, zobacz, ja tutaj jestem strażakiem tej wyspy i zobacz, twój ogień tutaj ugasiłam. Czyli to jest dynamit śnieżny. Śnieżny dynamit. Dobra, przechodzimy dalej i kolejnie co mamy, jest to dynamit, który polega na tym, że będziemy mieli sztuczne ognie. Chyba dobrze to tłumaczę. Chodźmy dalej tutaj, teraz może na inny teren, no i zobaczmy, co to będzie. Jeśli to będą takie fajerwerki, rzucę do góry. I faktycznie, i co dalej? Ej, ale patrz, jak wyczułem, żeby rzucić do góry. Dobra, rzucam kilka, zobaczmy. Ło, nie, co teraz? Co to jest? Ja myślałam, że rzeczywiście będą fajerwerki, jakiś dynamit, który robi fajerwerki, a to są dziury. Ej, przejdźmy sobie do następnego. Rafał tutaj robił fajerwerkowy, a mi został nuklearny. Mamy nuklearnego, boję się tego. Ej, pod twój kolor, także to będzie coś czadowego. I lecimy tutaj, górę, rozwalę górę, patrzcie się na to. 3, 4. Boję się. Ej, jakoś... Jak to działa? Nie wiem, ale to takie podobno tego do 500, co? Ale nie, popatrz, coś zielonego się robi na tym, nie? Czy to po prostu tak ma być? A rzuć tu na górę, tutaj. I się kręci w głowie od tego! Jakiś pijany to jest, może ja źle przeczytałam, może to jest jakiś dynamit. Teraz przejdziemy dalej i mamy tutaj ender, dynamit ender. Nie wiem, co to będzie, ale przetestujmy to dokładnie w tym miejscu. Ewela, gdzie ty jesteś? Ej, mi się jeszcze w głowie... Znowu stanąłem na to, ale dobra. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. Wywaliłeś mnie w kosmos. I na ale... pas. Czekaj, a rzućmy to... Wow, ty co? Ej, dobre to jest. Ej, a zwierzęta spróbuj. Dajmy sobie kury tutaj, proszę bardzo. I rzućmy teraz im to. Boom. Przechodzimy teraz do Arrow Dynamitu i zobaczymy, co to za strzały. Gdzie ty masz tego gościa? No, obok mnie. Ty mnie nie widzisz? Dobra, lecę do ciebie i uwaga, najpierw spróbujmy tam. Aha, i rzeczywiście to strzałki lecą. Ej, to Rafał, lepiej uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Dobra, zobaczmy, jak to zadziała na niego. Rozwalony w dorobny mak. Kury też, patrzcie się, ile obiadu. Tam jeszcze jest, gościu. Mamy tutaj następny, jakiś świetlany, tak bym to przetłumaczył. Zobaczmy... Co się wydarzy? Rzućmy do góry. Czy coś się wydarzy u góry? Nie. Wydarzy się u mnie pod nogami. Wow! Lightning, czyli może to jest jakaś błyskawica. Ja tutaj... No, ale w sumie blisko. Jeszcze raz. No. Sorry, jak wam uszy odpadają. Patrz jeszcze. Patrz na te konie. Patrz na nie. Mamy kolejny dynamit i sprawdźmy, o co w nim chodzi. Uwaga. Co?
To jest taka mega głęboka dziura. Wow! Do lawy! Gdzie ja jestem? Kompakt, kompakt. Zobaczmy na to. I nie wiem, co się stanie. Nie wiem, gdzie to rzucić. A rzućmy tu, proszę bardzo. Aha, czyli się respią kolejne TNT. Zobaczcie, podpala i mamy TNT. I rzućmy jeszcze jeden. I rzućmy jeszcze jeden. I rzućmy jeszcze jeden. Biedne konie. Ej, te konie są... Ja wrzucę tam jeszcze moje. Ej, mamy teraz jakiś ze zwierzaczkami. Mamy, to będzie fajne. To chyba będzie mój ulubiony. Ciekawe, czy to zawsze są takie same, czy to są losowe? Dawaj tego więcej, Ewela, dawaj. Ja daję, podpalam jeszcze. Ocean, ocean, czyli będziemy mieli ocean. Tego się trochę boję, bo rzeczywiście komputery nam mogą... No ale spróbujmy, proszę bardzo. Boom. I robi się po prostu ocean. A zróbmy to na przykład na drzewie. Boom, proszę bardzo. Wylej jeszcze do tej dziury tutaj wielkiej. Właśnie, ej, ją można zalać. Zalewamy tą dziurę. Trzeba po sobie posprzątać, pamiętajcie. Zawsze trzeba sprzątać po sobie. Bum, 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 bum. Okej. Kolejny dynamit. Mamy teraz spiral. I Rafał, jak myślisz, o co chodzi w tym spiralowym dynamicie? Nie mam pojęcia. W sensie, no coś ze spiralą, ale co? No to... O, też dynamity się takie wywalają. Ale twoje było fajniejsze. To jest takie średnie, bym powiedziała. Chemiczny dynamit. Zobaczmy, przyspełnimy sobie tutaj coś takiego. Bum, 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 bum. Proszę bardzo. I rzucam. Ej. Ej, patrz. Patrz, jaką to dziurę robi. Nie, nie widzę tego, gdzie to rzuciłeś. Dobra, to też jest dobre. Timer. Teraz mamy jakiś timer dynamit, więc to prawdopodobnie jest coś z czasem. I rzucę do góry. No, ale co tu się dzieje? Po czasie to wybuchnie? O, i zaczyna się chyba. Tak, czyli to jest dynamit, który dopiero aktywuje się po czasie, ale małą dziurkę robi. O. Grawitacyjny. U mnie teraz grawitacyjny. Sprawdźmy, zobaczmy. Boom. Aha, okej, okay, zobaczmy. Aha, to przyciąga. Wow. Wszystkich kubkę, no to też fajne. Zobaczymy, jak on działa i daj się znać, czy w ogóle dobrze to wypowiadam. I tak to wygląda. Zamienia wszystko właśnie w coś takiego i robi taką małą dziurkę, ale no... Były fajniejsze w dzisiejszym odcinku. Sensor, sensoryczny dynamit. O co tu może chodzić? Sprawdźmy. Halo? 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 Co się dzieje? Nie wiem. No, trochę jest chyba słabe. Lecimy dalej. O, mamy kolejne tęczowe i to będzie bardzo fajne. Patrz. Tęcza! Kolorowe klocki. To jak będziesz miał urodziny, to cię zaproszę do Minecrafta i ci zrobię taką tutaj imprezę. Rulet, czyli ruletkowy dynamit, chyba. Zobaczmy, bum. Aha, czekajcie, albo Ej, czemu to nie działa? Albo wybucha, albo nie wybucha. Ruletka, czy wybuchnie, czy nie? No chyba tak, że raz wybucha, raz nie. A, tak sobie. Kolejny dynamit to dynamit Bansi. Zobaczmy, jak on tutaj będzie działał. Rzućmy go na sam dół tam. Ło! Co, to się nic nie stało? On tak się odbija! To jest taki dynamit, który skacze jak żelek taki. Jak jelly w sumie. Aha, czyli się odbija po prostu od tekstur. Fajny. Tutaj jakiś igniter dynamit. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy. Nie, wydaje mi się, że to nie działa na te tekstury tu u góry. Zejdźmy sobie niżej. Albo do góry, albo właśnie moby jeszcze dajmy. Ten jest chyba zepsuty, albo trzeba go jakoś użyć inaczej. Mamy kolejny dynamit i zobaczmy teraz, jak on znowu żółty. Rozwala na ten, na kilka dynamitów. Wow! No, potężnie. Jeszcze tutaj creepera spróbujmy rozwalić. I zostały nam ostatnie 4 dynamity. Zobaczmy na ten. Ten jest to dokładnie Big Dynamite, czyli duży dynamit. Ale czy on jest taki duży? No chyba nie do końca. Mam teraz lodowego dynamita. Dynamit. O, i dopiero to teraz, to z jakim opóźnieniem też. Tak. I patrz, jak z góry poleci za chwilę coś. Uwaga, 3, 2, 1, go, leci. Tak, leci. Uwaga, bum. I do Rafała. Następnie mamy miodowy dynamit. Zobaczmy, proszę bardzo. Bum, Ewela, uważaj. Jestem zamknięta gdzieś. W tym, w ulu, pszczu. Jak to teraz rozwalić? Rafał, ostatni dynamit Lucky.
Jak myślicie? Lucky dynamit. Jak myślisz, o co w nim będzie chodzić? Moim zdaniem to jest po prostu losowy dynamit z tych, co są, ale tego nie wiem. Dobra, no to wyjdźmy sobie tutaj na górkę i uwaga. A, czyli tak, miałeś rację, różne dynamity, patrz. Te wszystkie, co testowaliśmy, to losowy. Kolejne dynamity, które tu widzicie, będziemy testować w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie, zostawiajcie łapy. No i dajcie znać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. I tutaj jeszcze oczywiście was zapraszamy na pozostałe nasze odcinki. Na razie!